Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Oto jest kolejny odcinek naszymi tutaj wikingami bożymi. I możecie zobaczyć, że troszkę na tutaj państwo kolorek zmieniło. A jest to tym spowodowane, że nie zrobiłem Skandynawii, a utworzyłem własne cesarstwo. A stworzenie własnego cesarstwa pozwoliło mi na stworzenie królestw, dzięki czemu nasze cesarstwo posiada na przykład Królestwo Norwegii, które nie wiem gdzie się znajduje, tutaj, ma stolicę w sumie. No i Królestwo Fryzji, które znajduje się tutaj. Co to oznacza, że mamy te królestwa? To oznacza, że mamy silniejszych wasali. Ma to plus i minus. Plus jest taki, że oni będą podbijać sami, teraz na własną rękę, mają przynajmniej takie duże prawdopodobieństwo, bo no są silniejsi, mają więcej terenów pod sobą. My mamy mniejszy limit wasali, to też jest ważne. Poza tym jako cesarstwo chyba tych najmniejszych wasali już nie liczymy jako tych naszych wasali, tak na serio. Dlatego może będziemy mogli tę centralizację zmniejszyć. Ale co... A, dobra, bo tak się zamyśliłem. Tutaj mamy Control the Realm Inheritance, ale to na razie nieważne. Co jest ważne, że będziemy mogli prawdopodobnie niedługo zmienić dziedziczenie. Moglibyśmy to zrobić już teraz, gdybym się nie pizgnął jak debil w tym. I musimy teraz liczyć, że Ragnar pożyje jeszcze 5 lat, czyli do 80. Jak pożyje do 80. A na zdrowiu wygląda całkiem nieźle, ma 170 tutaj walki. Mogę mu na hunting zmienić, żeby jeszcze mu jeden helfa doszło. Z tego powodu. I miejmy nadzieję, że jakiś rak losowy go nie złapie. No i jeżeli dożyje jeszcze 5 lat, będziemy mogli zmienić administrację na Leita, a jak zmienimy administrację na Leita, to będziemy mogli zmienić na primogeniturkę bożą. Tutaj jest kwestia opinii też, ale opinie to myślę, że się mogę w sumie już teraz postarać się o tą opinię tak na serio. Bo tutaj widzę, że na przykład tutaj pani ma gorszą opinię. Mnie trochę stać nawet na trochę, no właśnie troszkę problem z pieniędzmi się zrobił. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Weź polepsz mi relację. Chyba, że mamy kogoś o wiele lepszego. Nie mamy o wiele lepszego. Częstorowie dupy nie urywają. Jednakże nie chcę tego robić tylko na zasadzie okej, liczymy, że Ragnar przeżyje. Tego odcinka nie chcę w ten sposób prowadzić, ponieważ mówiłem, że Ragnara pożegnamy prawdopodobnie. No i chciałbym, żeby zrobił jeszcze jedną wyprawę. Byłem Ragnarem w Anglii łupić, byłem łupić w Bizancjum, byłem łupić na Bliskim Wschodzie, zarówno w Aleksandrii, jak i osobna wyprawa tutaj, powiedzmy, na tereny Palestyny, Syrii. Byłem łupić we Włoszech, byłem w stolicy papiestwa, byłem w wielu miejscach, gdzie mnie nie było, a jakie miejsce jest bogate? Hiszpania. Hiszpania, która... Jest całkiem bogata, tylko znajdę tutaj, gdzie była ekonomia, jest. Widzicie, całkiem dużo zielonego oni mają. Całkiem dużo trzymają w skarbcach. I całkiem fajnie byłoby ich tam odwiedzić. Niestety, z powodu zmiany tego, że nie jesteśmy już naszymi tutaj tribami, mamy mniej wojska oraz mniej floty. Jednakże, po pierwsze za flotę my już nie płacimy w pełni, tylko częściowo nasi wasale. Po drugie, możemy tą flotę teoretycznie uzupełnić jeszcze. I już wam pokazuję jak. Dobra, już pół biedy z tymi dwoma koła, prawda? Uzupełnijmy sobie to. I teraz tak, bierzemy flotę. I jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli to powinno teraz zadziałać, robimy Inspire Warrior z renomy, którą mamy. I jeszcze statki możemy zrobić. Tylko to niedużo akurat statków siadło, prawda? 15 okrętów wsiadło w tym momencie. Niestety tylko tyle. No więc jednak dupy nie urwie niestety. Ale tak, możemy wziąć tych, którzy się zwerbowali w tym miejscu i wysłać ich w ten punkt i niech tam, jak będą płynąć do Hiszpanii, weźmiemy ich po drodze. Ragnar, 75 lat. Ma syna. Good. Very good. Ciekawa sprawa. Jezus Maria, on właśnie... Nie, słuchaj, wiesz co? Wkurwiłeś mnie, syn, właśnie. Wysłałem ciebie na sekundę tam, a ty mi dwie osoby, kuźwa, obraziłeś po wysłaniu. Jest też opcja, bo nie wiem, jak my z tą tolerancją wyglądamy, żeby tą babkę dać na przykład na stewarda. Ale chyba odpada niestety. He! Nasza żona jest karłem
Jeszcze syna urodził. What? Tak jest, Karła, nie mogę. Karła, wszystko mieliśmy. Geniuszkę, Karła jako żonę. Damian jest nadwornym Karłem. No jak babki nie przekonamy, jak dojdzie ten okres, żeby rzeczywiście mieć, przepchnąć tą primogeniturę, dodamy jej jakieś prowincje, czy jakiś artefakt nawet, czy coś. Ło, hunting dog wlatuje. Hunter, dawaj tutaj, Alex Hunter nawet. Daje mi to healtha plus 1, więc to jeszcze powinno przedłużyć troszkę Ragnarowi życie. Dawaj na flotę, wszystko co mogło chyba przyjść przyszło. Powinniśmy wziąć jeszcze kolegów po drodze. Idziemy Hiszpanów montować. Teoretycznie mamy mniej ludzi w tej armii, prawda? A mam się duelować tutaj z frajerem. To jest mój syn, przepraszam syn, muszę ci wpuścić w pierdziel. A nie, bo gościu jest, atakuje tutaj gościa ze Szkocji. Fair enough. To nie mam problemu, mordo. No i dobra, jesteśmy wojskami, łupionko odpalone. I wjeżdżamy, w ogóle mamy Freda 90%, ciekawa sprawa. Będę w stanie to przeszturmować, w sensie, że w końcu... Tak, mam dobrą armię, to jestem w stanie przeszturmować piąty poziom tutaj zamku. Świetnie. I zwjeżdżamy po Bożemu. Na okręty już prawie 300 zł mamy załadowane. To nie jest Aleksandria, to nie jest Bizancjum, prawda? Ale co z tego? Byle tylko Floki nagle nie uznał, że jest dobrym człowiekiem i tak dalej. Bo to jeszcze raz powtórzę, w Wikingach mi się nie spodobało. W sensie może nie że jest, nie widzę Flokiego, że byłby dobrą osobą, tak w sensie, że nagle zmienia swoje zdanie. Tylko w jaki sposób, że popłynął do muzułman, zobaczył... Muzułmanie, jednak będę dobry. A jak napierdzielał chrześcijan, no to takie Kurwa, zamorduje, bo czemu nie? Teraz na centrum handlu idziemy. Ale to siada, ile mamy już załadowany na tutaj na statek? O, już połowa, 700 pieniądzów mamy władowane. No i po zajęciu się tutaj z tym łupieniem, popłyniemy na jakieś fajniejsze, bogatsze tereny. Tutaj ten cypelek fajnie, Gibraltar dla mnie, przecież jeszcze nie jest Gibraltar. Ale fajnie wygląda, o, tu się biją. No to wjeżdżamy pomóc tutaj jednym. Możemy zaatakować z morza, żeby zniszczyć ich defensywę i tak też robimy. Nie mogę tego przeszturmować. I co, będę musiał czekać? No, to poczekam, bo chcę to po prostu zająć. Plus im blokuje jakikolwiek przemarsz, więc jest szansa, że się pobijemy, jak tylko jakieś oddziały się pojawią. No, a przy okazji już zajęliśmy w sumie. Fajnie się złupiło. O, dużo osób wierzy w ogóle po zajęciu tego, widzę. Ach, i przeklikałem, ile tutaj dokładnie złupiliśmy. Fuck. Zorganizujmy w międzyczasie krwawe zawody. Bardzo je lubię. I kto tutaj weźmie udział? 26. Ty weź... Nie, czekajcie, bo nie sprawdziłem. A, bo tu personal combat skill się liczy. A nie walka. W sensie nie dowództwo. Miejmy nadzieję, że wygra. I niestety nie wygrał. Mój dowódca zginął sobie w krwawej bitwie. Podczas zawodów. Ale znalazłem przyjaciela. No to worth it. 78 lat na karku. I wygrywam z jakimś młodzikiem, który miał dowództwo nad armią, grupą najemników. Udało się wygrać pojedynku. Świetnie. O, już praktycznie niestety załadowany statek na fulla. Musimy wracać. Ale... W sensie wracać i wrócimy jeszcze z powrotem. Będziemy działać oczywiście. Tylko musimy rozładować. O kurczę, coś tu dostałem z Karwi. Ach, bycie jakaś choroba morska. 80 lat. Łupisz całe życie na morzu. Choroba morska. Ale dobra, więc wróciliśmy, rozładowaliśmy rzeczy. I wracamy na morze. Chyba, że mam jakieś inne fajne miejsca do zupienia. Poka mi tutaj w okolicy. Paryż. Jeszcze raz. Jeszcze jak. A tylko 200 zł z Paryża. Biedni Europejczycy się stajecie, kurczę lipa. No ale udało mi się wyzdrowieć z tej choroby morskiej, co mnie złapała po prostu. Więc możemy dalej pełni życia bić, łupić, gwałcić, palić i inne rzeczy, których nie polecam robić w prawdziwym życiu. No albo na przykład poświęcać ludzi tutaj w imię naszych bogów, to też spoko opcja. No kurde bele, nie wytrzymie. Wypłynąłem na chwilę w morze i mnie... Z tyłu jacyś saksończycy łupią, skurczybąki.
Idę ich kurde wyjaśnić. Bo tak być nie będzie. No przy okazji już odniosłem rzeczy przy okazji. Z powrotem. Gościa poświęcam oczywiście dla Odyna. A i to niestety uratowało troszkę Francuzów, czy tych Austrazję, tą Austrazję całą uratowało. No ale ta Austrazja, nie oszukujmy się, też za ekonomią dupy nie urywa. Lepiej popłynąć według mnie do muzułmanów po takie inwestycje. Chociaż nie musimy płynąć aż tak daleko, bo tu widzę, co takie fajne, takich fajnych kilka punkcików jest do złupienia. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Niektórych nawet trzycyfrowe. Ktoś tam uzurpuje jakieś tereny wewnątrz kraju, mam tu w dupie, ja tu się bawię. Ja tu mam fan życia. A szczególnie największym fanem życia będzie to, że mamy maj, jeszcze poczekajmy do czerwca. No, teraz mamy już czerwiec i powinniśmy móc zrobić late administration. I mamy większość supporterów, bo mamy lojalistów w radzie, bo nas kochają. Ktoś umrzał sobie. Moja córka 28-letnia. Fuck. Nie fajnie. Ale tak, zrobiliśmy sobie late administration. I czy mogę teraz primogeniturę? No jest ten chyba jeden wasal, z którym muszę się dogadać. Prawda? Na dwóch wasali. Trzech? A nie gadaj, dobra, zróbmy na razie tak. Wyślę wam pieniądze. Czy tobie to starczy? Tak, tobie to starczy. Czy tobie starczy, datek? Starczy, dobra, nie muszę ci dawać miejsca w radzie, bo wtedy to możliwe, że musiał się gimnastykować. Jest! Zajebiście, nie wierzę, że za czasów Ragnara na primogeniturę udało się zdążyć. I mój 38-letni wnuk odziedziczy wszystko. Ja pierdzielę! Jest! Ragnar ma 80 lat, ale kurwa jeszcze robi rzeczy fajne. Jezu. Nawet Odynie, Odynie, o. Te, ja tu mogę w górę rzeki popłynąć. Łe, a to znaczy, że mogę Sewillę jeszcze złupić. Ale fajnie. Kurde, to ja zauważyłem, że złupiłem tą Sewillę. A to trochę kurna zbagowana jest ta rzeka niestety. I gówno zyskałem, a dużo straciłem niestety. Ach, no zdarza się, zdarza. To złupimy ostatnią prowincję przed powrotem do kraju. Kurde, czemu ja mam na piątce to ustawione i jeszcze jakieś losowe gówna mi wyskakują. Idziemy tutaj złupić tą prowincję jeszcze. Niefajna sprawa. I teraz żałuję primogenitury. Nie mogę tego niestety cofnąć. Dlaczego? Tak patrzę, Tide Lost on Succession, tracę wszystko. Tracę kurwa wszystko, włącznie z królestwem. Dostaję tylko cesarstwo. Dlaczego? Bo to zmieniłem w cesarstwie dziedziczenie, a nie zmieniłem w królestwie. Nie wiem, czy mogę jakoś sforsować zmianę dziedziczenia. Mogę! Jest! Jest! Dobra, królestwo zmieniłem. Oh. Kamień z serca mi spadł. Powiem wam, jeżeli straciłbym wszystkie tereny, to ja bym albo wczytał tą grę, chyba że nie mam dobrego save'a na to, albo bym skończył w tym momencie serię. Byłby to zły moment na skończenie serii, w sensie nie podobałoby mi się. Chyba. Zabili nas. Kto chciałby śmierci Ragnara? Kuźwa, nie wiem. Ale zabili nas. No i posiadam jakieś losowe gówno w Finlandii. Na razie nie da żadnego wuja zabijać. O, mamy dużo malkontentów. Osób, którym się nie podoba fakt, że istniejemy. Nasz syn, król Fryzji, będzie dziedziczyć chyba wszystko po nas, prawda? Tak. Ale żeby nie zostawiać syna bez niczego, to dajmy mu na przykład Finlandię. I Finlandię w sensie nie, że alkohol, tylko w sensie, że prowincję, bo mamy tutaj nieopłacalną. Już ten rodzaj terytoriów nam nie odpowiada. Dlatego rada się nawet zgadza, żeby mu to przekazać. I to jest wszystko, co ja bym mu chciał dać tak na serio. Sundea.
Szczególnie, że my nad limit prowincji. Jeszcze to Kemi. Dlatego rada się nie zesrała i to mi się podoba. Ewentualnie musimy troszkę porobić tutaj radę ogarnąć. Tu gościu ma jakieś terytoria. Jarldom of Man. On jest Spymaster i jest malcontent na mnie. Zmieńmy Spymastera, bo oni mieli też przysługę dla niego. Jakiegoś komandera z jeden umiejętności mamy. Serio. W ogóle cały czas fretuję. Advisor i kanclerz mają złą opinię o mnie. No to zmieńmy ich. Na pierwszy rzut oka nikt nie planuje nas zabić. Też dobra informacja. Czekaj, czy ja zabiłem własnego... No nie gadaj, że ten gościu, którym teraz jestem, zabił Ragnara. W podejrzanych okolicznościach w wieku 80 lat sobie umarł. Jezus, jak... Nawet Odynie, to jest takie gówno. Też jakąś starą konkubinę mamy, 35 lat. Nasza żona wisi na fejwora, no to taki plus. Weźmy sobie jakąś babkę tutaj z więzienia. No i weźmy tą babkę, mi się zdaje. Bo ona ma dobre taty na spaja, więc jeżeli nie będzie chciała nas zabić na przykład. A, gościu zmarł u mnie w więzieniu, okej, okay, tak generycznie. A jeżeli będziemy mieli dobre relacje, to mamy kogoś, kto postanowi mnie bronić przed śmiercią. Tu gościu nas bardzo nie lubi, nas przyrodni brat, ale nie, to troszkę gówno obchodzi, szczerze mówiąc. No nie ukrywam, nie przepchniemy na start jakichś tutaj dobrych głosowań i tak dalej. Kuźwa, zajmijcie ten pieprzony... Okej, zyskuje Viking, to jest taki plus. To jest istotna informacja, ponieważ to mi pomoże w przyszłości. Weź to zrób już w pizdu i wracamy do kraju, tak na serio. Ledwo Ragnar umarł. Katolickie powstanie. XD. Ora, nie zupimy tego do końca. Olać to i tak mamy dobrze statki wyładowane. Jamy katolickie w Irlandii. Żona przy okazji w ciąży. Francja powiedziała mi wojnę. No to kurde. Porąbana akcja, wam powiem. A, Francja w ogóle się wydzieliła. Ile macie wojska? 3000. Babko, czy nie chcesz zostać moją konkubiną? Bo nie masz córek, co nie? Siostrę masz, ale ona jest starsza. Ja pierdzielę. Dobra, wracamy do kraju. Najpierw wyjaśniamy jedną kwestię. Czyli wyjaśniamy katolików. I co, katolu, kurde, argumenty się skończyły. Embarkujemy armię. Chodźcie tutaj, was ściągniemy, żebyście się nie czuli wykluczeni. Embarkujemy armię. Chodźcie tutaj. Wzywamy was i idziemy się bić od razu z frajerami. Jezus Maria. Czy ja mogę uczyć? Mógłbym ją na konkubinę wziąć? Zapiszę sobie teraz grę. Bo jakbym chciał królowę Francji na konkubinę wziąć. Ale to byłby disrespect dla niej. Więc tak, ta nowa konkubina mnie nie lubi. Nie mogę jej od niej wymusić. Weź ją odstaw. To powinna być chwila, moment. Kurde, nie mogę. Dobra, wczytam i robię pokój. Dobra, to mamy pokój. Dosłownie jedna bitwa. I ona, że jest porwana. To musi zapłacić okup. I traci claima. I zwycięstwo. Ale zacznijmy pierwsze rajdy w sumie do niej. Tak ją odwiedźmy tutaj z pozdrowieniami, jak już jesteśmy w okolicy. Potrzebowałem chwili, ale chyba większość nie do gadań z moją tutaj krewnymi, z moimi krewnymi. Moją frakcją chciałem powiedzieć, z moimi krewnymi. Udało się zażegnać. Pododawałem im na przykład, ten gościu miał problem, że on chce te rzeczy. Ja tak patrzę, są u niego, ale to się okazało, to są moi wasale. Więc przekazałem po prostu tych wasali i nagle gościu z minus 30 zrobił się na o, fajnie, jednak mi się podobasz. Co prawda cały czas mamy zbyt dużą domenę. Ale z tym chcę delikatnie rozdysponować tą kwestię. Ponieważ moglibyśmy troszkę tego stewardshipa. Co my tutaj mamy? Intrygi w ogóle. Grumman Air, intrygi, plot power. Mógłbym to zmienić. To by mi zwiększyło domenę o 1.
i troszkę hajsu by mi zwiększyło. No Ferility nie ma co. Dobra, to zwiększmy tak, jak dobrze pamiętam. Tak, domenę o 1 mi zwiększyło, przez to relacje powinny mi się też polepszyć. A przy okazji zaczynamy tutaj wyprawę fajną na... wyprawę fajną na Francuzów, bo mnie już wkurzyli, a akurat mam ludzi w okolicy. Poza tym troszkę się obawiam, że jakbym zmniejszył oddziały, to mógłbym mieć tak na serio mniej niż mam teraz, dlatego nie chcę tego robić. I wolę ich wykorzystać tak jak mogę. I połupię po prostu na razie te przygraniczne rzeczy, bo też na okrętach w ten sposób przyoszczędzę. Chociaż w sumie nie pamiętam, czy ja nie miałem tak, że koszt okrętów jest na zero. Mój wujek chce się ożenić z moją kuzynką, która jest starsza od niego o 10 lat. Seems legit. W sumie dołączę do tych society wilków i chętnie udowodnię, że jestem wartościowy. I wygrałem pierwszą bitwę. Świetnie. Pójdziemy śladami naszego dziadka, którego zabiliśmy, na to wyglądało. I dołączamy do Society Wilków. W sumie zroleplayujmy to trochę. W momencie, jeżeli nasz władca skupił się na stewardshipie, zauważa, że wszystkie inne tereny, oprócz tego okolic stolicy, przez Ragnara zostały zaniedbane. Możliwe, że to było powodem, którym Ragnar... Z którego naprawdę nie lubił Ragnara właśnie, aż doprowadził do jego śmierci. Z tego powodu po objęciu władzy zaczyna rozbudowę całych terytoriów, a nie tylko okolic stolicy, których świętował Ragnar w momencie, kiedy wracał ze swoich wypraw. A w międzyczasie dla naszych tutaj społeczeństwa wilczych wojowników stoczyliśmy pojedynek, który udało się wygrać. W takim razie już ładnie renomę zaczynamy zbierać, ale jeszcze dla jakichś fajnych efektów, nie licząc berserka, to jeszcze musimy troszkę odczekać niestety. Wow, nie dość, że nawiązałem pakt o nieagresji z Estonią, to ona się w tym momencie nawróciła na Germanic Faith. Ale co, czy cała rodzina się nawróciła na Germanic Faith? Niestety nie. O, babkę, która tutaj przewodzi tym, jest stara, ma 70 lat, ale dziedzic natomiast jest nawrócony na Germanic Faith, więc to jest istotne i nasza wiara zaczyna się rozszerzać. A propos rozszerzania wiary, to kolego, weź nawróć mi tą prowincję. To jest moja prowincja, a jest kompletnie innego wyznania nawet. A nasza matka niestety w wieku 61 lat zmarła. Smutna informacja. Naszego 66-letniego krewniaka zaręczymy z naszą 7-letnią córką. Seems legit to me, czego nie rozumiesz. Łe, w ogóle ładnie się ta Austrazja, jak zwał, tak zwał, się rozleciała, bo jeszcze Akwitania powstała, Burgundia powstała. Ładnie będzie tutaj, będą chłopcy do bicia. Plus, będziemy mogli się z czasem zastanowić na cel inwazji. No bo mamy co władcę możliwość inwazji. Ona jest najlepsza. O, Niemcy są powstały, o kurde. Ona jest najlepsza, jeżeli mamy jeden cel inwazji. I myślę, że to mógłby być na przykład Umayyadzi. A nie, nie mogę mieć więcej niż 50 terytoriów. Szkoda, inwazje są w takim razie zablokowane dla nas. Wow, mamy kolejną tutaj prowincję, która się nawróciła. Tą Merię na Germanik. Świetnie, bardzo warto opłacać, podpisywać tutaj te pakty o nieagresji, albo eventy, które przyklikuję jak głupi po prostu. To się okazuje, że oni chcą się nawrócić. I to mi się podoba. To są ludzie inteligentni. Jakby ci się nawrócili, to może bym aż tak tych frajerów nie najeżdżał po drodze. Tutaj. A tak jak się jeszcze rozpadli, to nie mają się czym bronić. Dobra, mi się też troszkę ludzie w tym momencie pokończyli, więc to jest możliwa ostatnia wyprawa. Ale tak czy tak ładnie się dorobiłem na niej. Dobra, nasze oddziały wracają z łupienia. I... chciałem powiedzieć po raz pierwszy, odpoczniemy od wojny, ale okazuje się niekoniecznie prawdą, gdyż Saksonia potrzebuje pomocy. Ale po raz pierwszy od dawna przynajmniej rozwiążemy nasze oddziały. Wiele z nich potrzebuje się zregenerować w naszym królestwie. Ale plus taki, że mamy retiniusy. Jednakże słuchajcie, w tym momencie skończę odcinek. Nie wiem, czy on wyszedł długi, czy krótki, ale czuję, że jest to dobry moment. I szczerze, nie wiem, czy się pojawi kolejny. Czuję obecnie, że jako wikingowie jestem spełniony, ale zobaczymy.
ponieważ jakby nie czuję już chęci, żeby robić full wojny, żeby lecieć na lewo i prawo. Po prostu jakby czuję, mam wrażenie, że wycisnąłem maksymalnie z tych Wikingów. Sam troszkę jeszcze zagram, zobaczymy, że coś fajnego wyskoczy, czy coś ciekawego się pokaże. Ale najechałem praktycznie wszystkie możliwe tereny. Zupiłem co popadło. Teoretycznie mogłem popłynąć jeszcze przed na Morze Kaspijskie. Akurat połupić Indię to byłoby ciężko w tym przypadku. Bo jednak tam... Tak patrzę, nie ma jak przepłynąć. To jest taka rzeka na przykład, co płynie. I tutaj też. No ale nie mam po prostu jak tam się statkami zjawić w tym momencie, żeby popłynąć i ich złupić. Wskaż, że Eufrat i Tygrys nie mógłbym popłynąć w górę. Tutaj też nie widzę żadnych przejść, żadnych skrótów, żadnych cieśnin, które by mi pozwoliły na przetransportowanie statków, przeniesienie ich. No to dlatego czuję, że co mogłem połupić, to połupiłem. Co mogłem osiągnąć, to osiągnąłem. Kogo mogłem pobić, to pobiłem. Każdego praktycznie. I w tym momencie wam podziękuję. Prawdopodobnie z serią, ale nie wiem. Jeżeli ta seria się skończy, tam kilka pomysłów, no ruszymy prawdopodobnie Hoja, albo ruszymy CK3, albo ruszymy Bannerlorda, albo Wiktorię 2. Co ruszymy? Nie wiem. To na co będę miał ochotę. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.